Będzin potrafi zaskoczyć i to dosłownie. Miasto lubi organizować ciekawe akcje jak zaręczyny z miastem, czy też jak dzisiaj Europejski Dzień Seniora i z tej okazji aktywni seniorzy trafili na billboardy reklamowe w całym mieście, promując aktywne spędzanie wolnego czasu na emeryturze. Myślę, że tak, że jest dobry pomysł, bo przyciąga ludzi i coraz więcej ludzi zaczyna chodzić, zapisywać się na Uniwersytet Trzeciego Wieku. Najczęściej to jest poprzez pantoflową pocztę, ale taki plakat to też daje, znaczy ja jeszcze nie widziałem tego billboardu, bo to dopiero się zaczyna akcja, ale myślę, że to dobry pomysł. Dopiero się zapisałam, natomiast jestem już członkiem chóru Będzińskiej Muzy od 4 lat, także 2 razy w tygodniu. No i oprócz tego jeszcze na zumbę chodzę i jeżdżę na wycieczki różne także. Będzińscy seniorzy należą do grupy tych aktywnych, uczą się fotografii, jogi czy uprawiają sport. Tak jak pani Bogumiła, która dziennie jeździ minimum 40 km na rowerze. Ja bym chciała, żeby tak właśnie seniorzy spędzali aktywnie, tak jak ja, bo dlatego, że rower to jest niczym rehabilitacja i po prostu trzeba zdjąć ortezy z kolan, a wsiąść na rower, bo to mi daje naprawdę dużą satysfakcję. W Będzinie od 8 lat działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, do którego zgłosiło się już tysiące seniorów na przestrzeni tych lat. Dlatego też pomyśleliśmy, że warto byłoby pokazać, zaprezentować to, co się dzieje w Będzinie właśnie w postaci takich billboardów, na których zamieściliśmy najciekawsze sylwetki osób. Oczywiście to jest tylko wąska grupa wybranych przez nas ludzi. 1 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, natomiast dzisiaj, 20 października, obchodzony jest Europejski Dzień Seniora.